Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Proszę Państwa, jestem w czeskim Cieszynie z moim gościem, którym jest Anna Halska. Cześć. Cześć. Dlaczego się umówiliśmy tutaj w czeskim Cieszynie? Dlaczego tu trenujesz, a nie w polskim? Bo tutaj mam warunki odpowiednie do treningu. Jest startem, profesjonalny stadion z tym zapleczem. W Cieszynie niestety sobie nie możemy na to pozwolić w tym momencie. Tartan. Dowiedziałem się, że to jest to, co tutaj jest, tak? Tak jest. I mamy zieloną murawę, tak? Wspaniałą, tak naturalną trawę. Widzę tatuaże, ale nie będziemy mówić o tatuażach. Będziemy mówić najpierw o Twoich sukcesach. Jesteś triatlonistką. Tak z jest. Tego, co wiem, to w tym sezonie jakieś 2 złote medale na Mistrzostwach Polski. Opowiedz o tym trochę. Teraz udało się sezon rozpocząć takim mocnym strzałem. Pierwszy złoty medal na Mistrzostwach Polski w duatlonie na dystansie sprinterskim. Duatlon jest dyscypliną, którą zawsze zaczynamy wcześniej przed sezonem triatlonowym, ponieważ nie ma pływania. Czyli jest to połączenie biegu, roweru i biegu. Na dystansie sprinterskim to jest 5 km 23. No i poszedł taki konkretny strzał, dosyć dla mnie niespodziewany, ponieważ od 5 miesięcy walczę z kontuzją dosyć uporczywą nogi. Także to było dla mnie miła niespodzianka. No a zeszły weekend to już dystans taki morderczy, czyli dystans średni duatlonu. Największa impreza tego typu w Polsce i jeśli się nie mylę, to też w Europie. Czyli Polska Men Duatlon Champion. I tam już dystans 10 km biegu, 60 rower i 10 km biegu. Także poszło również taki klasyczny dzień konia. Udało się zrobić. Gratuluję, no to super. Dziękuję bardzo. Ale zaczęło się chyba od wspinania, od gór. Jak to jest? Czy na początku był triatlon? Nie. Triatlon jest w zasadzie 4. sezon. W tym jeden sezon był wycięty u mnie zupełnie przez wypadek, jakiego doznałam właśnie podczas zawodów. Wcześniej, no ja zawsze byłam gdzieś tam aktywna, związana ze sportem i zawsze to było związane z górami. Biegałam po górach, natomiast nie był to poziom, powiedzmy, jakiś taki profesjonalny, sportowy, bo też w tych latach 2010-2011 to dopiero się rozwijało w Polsce. Ja startowałam w zawodach, ale no nie było też żadne przygotowanie, powiedzmy, profesjonalne, bardziej wynikające z takiej ogromnej potrzeby ruchu i miłości do gór. I podczas treningów tego etapu gdzieś tam w moim życiu łączyłam to z wspinaczką górską, taternicką. Byłam bardzo w to zaangażowana. Chciałaś być jakimś takim tym, który ochrania ludzi w górach? To znaczy... No, był taki pomysł. Generalnie miałam różne pomysły na siebie w życiu. Był taki pomysł związany właśnie z działalnością w GOPR-ze, ponieważ od mojego dziecka też jeżdżę na nartach. No ale jakoś nic z tego nie wyszło. Myślę, że tak powinno być. Natomiast w pewnym momencie podczas właśnie wspinania się w górach i planów zdobywania już gór typu Matterhorn, Glossglockner, już takich poważnych, stwierdziłam, że muszę pójść na kurs taternicki, bo skałkowy mi nie wystarczy, po to, żeby podczas takiej wyprawy czuć się bezpiecznie. I podczas takiego kursu, w zasadzie najpierw to był kurs skałkowy, poznałam człowieka, który był triatlonistą. Przy okazji, tak. Przy okazji tego, że był naszym instruktorem, był triatlonistą i ogromnie mnie zafascynował cały ten styl życia, te treningi, organizacja przede wszystkim. No i po powrocie z kursu, po tygodniu nie mogłam przestać o tym myśleć. Napisałam do niego, czy jest w stanie mi jakoś pomóc i przypadłam. I bieganie, i pływanie, i rower. Teraz to są Twoje 3 imiona. Które, tak jest. Tak, oprócz Anna Halska, to jeszcze inne. Tak wspomniałaś o wypadku. To był wypadek rowerowy? Tak, to był wypadek podczas etapu rowerowego na imprezie Żywiec Extreme Triathlon. No pomijając już fakt fatalnej organizacji tego wyścigu i nieoznaczenia dziur w asfalcie, myślę, że miałam bardzo dużo szczęścia, nie tylko ja i lekarze, którzy mnie składali. Przy prędkości 60 km na godzinę na zjeździe wpadłam przednim kołem w potężną dziurę. No i dosyć się tak
oszlifowałam porządnie. W obrębie samej twarzoczaszki miałam kilka pęknięć kości, wyłamane wszystkie zęby górne, pękniętą miednicę, no i porządne przetarcia, szlify całych pleców, ramion. Także miałam ogromnie dużo szczęścia w tym wszystkim i zawsze powtarzam, że mój anioł stróż jest hardkorem, naprawdę. Bo z takiego wypadku, przy takiej prędkości, no wyszłam w zasadzie bez większych jakichś obrażeń. A jak długo byłaś w szpitalu? W szpitalu byłam 2 dni, ja wyszłam zaraz. Oni nie mogli uwierzyć w to, że no przy takiej skali wypadku i tego, jak ja wyglądałam, ponieważ miałam zupełnie rozszarpaną twarz. Na samej twarzy miałam 17 szwów założonych. Oni nie mogli uwierzyć, że mi tylko pękła miednica i to nawet ona się nie złamała, jakoś tam nie było żadnych przemieszczeń, po prostu pękła. Ja po 3 tygodniach od wypadku, nie mając jeszcze zębów, siedziałam już na trenażerze rowerowym, bo myślę, że też psychicznie bardzo tego potrzebowałam. No i tak się skończyło, ale patrząc z perspektywy czasu, to... To było 3 lata temu? Nie. To było 2 lata temu. Za 2 tygodnie miną 2 lata. Ale myślę, że moje życie się bardzo zmieniło od czasu tego wypadku. Zmieniło się na plus. Bo jest też coś w tym, tak jak mówią himalaiści, że dopóki człowiek się nie oczy o śmierć, nie jest w stanie docenić tego, co ma i też przeżywać pewnych rzeczy, nie? Ja nawet każdy trening dobrze zrobiony potrafię fajnie przeżyć, każdy wyjazd, całą turystykę triatlonową. Ogromnie doceniam to, co teraz mam, pomoc sponsorów, której się w ogóle nie spodziewałam. I nie wiem, nawet w taki piękny dzień, jak dzisiaj mamy, to, że możemy sobie tutaj siedzieć, także... Tak, a wcześniej, proszę Państwa, biegaliśmy i tutaj na rowerze oczywiście. Spływaliśmy prawie, że tak. Oczywiście. Ja, może tak wygląda, że nie, ale Jacek Ania... się już przebrał. Tak, wysuszył i wysuszył, zostawił tak, rower tam tak. Zrobił bardzo dobry trening rytmów 400 metrów. Tak, potwierdzam. Zgadza się, właśnie. To jest zresztą nagrane gdzieś tam w archiwum. A po wypadku wróciłaś do formy, tak? Można to tak powiedzieć. To znaczy, ja wróciłam bardzo szybko do treningów. Trudno tutaj powiedzieć w jakiejś formie, bo no gdzieś ten organizm jednak mocno dostał. Tak naprawdę problemy z czasów tego wypadku wyszły teraz, 2 lata później. Stąd jest ta kontuzja nogi, z którą już od 5 roku gdzieś tam walczymy. Ale tak, wyszłam szybko i poznałam bardzo dużo ludzi wokół siebie, którzy mi pomagali i też tak od strony psychicznej. No i myślę, że tak właśnie miało być, żebym była w tym miejscu, w którym jestem teraz. Progres jest ogromny, ja jestem ukierunkowana na pracę, na cele, na rozwój i jako zawodnika, i jako trenera. I myślę, że gdyby nie ten wypadek, to bym nie była w tym miejscu, bo to wszystko było bardzo chaotyczne, było bardzo nastawione na taką mocną rywalizację. Bardzo się poprzestawiało mi w głowie, myślę. Czyli co, potem. Jest nastawiona, powiedziałaś, na pracę, na rozwój, na tak. sport, tak? Jaki plan masz? No, ja sobie dałam generalnie 2 lata na to, żeby dojść do poziomu takiego mistrzostw Polski, więc na razie idzie wszystko super. I to generalnie w dyscyplinach multisportowych, czyli w triatlonie i w duatlonie. Więc na razie ogromnie dużo wkładam to w pracę, to jest całe moje życie, ale też rozwijam się jako trener. Jesteś trenerem personalnym, tak? Tak, jestem trenerem personalnym, aczkolwiek nastawiam się teraz na rozwój jako trenera przygotowania motorycznego, bo takie też skończyłam studia, czyli prowadzę grupę zawodników wytrzymałościowców, triatlonistów. Mamy też paru kolarzy, bo prowadzimy to razem z kolegą. Ja zajmuję się triatlonistami, przede wszystkim biegaczami i biegaczami górskimi. Z tym mam gdzieś tam duże doświadczenie. No i uważam, że trener poza przygotowaniem teoretycznym, jednak doświadczenie, które nabędzie sam jako zawodnik, no to jest coś, czego nie da się przeliczyć na żadne szkoły, na żadne kursy. Dlatego też te 2 lata dałam sobie na to, żeby dojść naprawdę na poziom najwyższy w Polsce. I jako zawodnik, a równocześnie ciągnąć z tego jako trener. Mhm. A Andora była przed czy po wypadkiem? Bo widziałem na Facebooku, że tam zamieściłaś zdjęcia. Andora była wcześniej, to były jeszcze czasy początków triatlonu, które były takie chaotyczne, bo triatlon jest dyscypliną multisportową. To są 2, czasem nawet 3 treningi dziennie, równocześnie 3 dyscyplin.
Oczywiście my w makrocyklu, czyli w takim planie przygotowania, które zakłada przygotowanie, że wiem, sześcio... Ja w swoim makrocyklu jem czekoladę z tuli, i takie rzeczy, ale to też taki multisport. To też jest multisport, tak. Natomiast tu nastawiamy się jakby na... Ja przynajmniej jako trener i w tym momencie trenuję sama siebie, więc nastawiam się na wyłapywanie najsłabszych punktów, no i pracowanie nad nimi w konkretnych etapach makrocyklu. Jak widać po tym, co się teraz dzieje, dosyć fajnie się to przekłada. Natomiast kiedy zaczynałam, to był totalny chaos. Ja chciałam równocześnie biegać po górach, wspinać się i trenować triatlon, co oczywiście z założenia jest możliwe, ale jeśli zależy wszystko, o jakim mówimy poziomie, tak? Na poziomie takim czysto rekreacyjnym, amatorskim można łapać 10 srok za ogon i w każdej będzie się zupełnie przeciętnym. Natomiast jeśli się wchodzi już na wyższy poziom, to trzeba temu absolutnie poświęcić. Także reasumując, wspinaczka Andora, wspinanie tam rzeczywiście było to piękne przeżycie, ale to było jeszcze w okresie takim początkowym. Teraz nie ma na to w ogóle możliwości. No dobrze, to jak wygląda twój dzień teraz? Bo są treningi, wspomniałaś 2-3 nawet w ciągu dnia, tak? No i praca chyba, czy nie? Praca, tak. No to co, wstajesz o godzinie której? To zależy, jak mi się ułoży dzień. No, są dni takie bardziej napięte, związane z pracą. No to wtedy wstaję o godzinie 5, szybkie śniadanko, pies i na 6 rano jestem na basenie, robię pierwszy trening. O 8 rano jestem już w pracy, tak jak mam być. Robię swoje, potem przez dzień, kiedy mam drugą przerwę, już moja praca jest taka, no mogę sobie tam dużo dostosować do siebie. Z popołudniu robię drugi trening, to zazwyczaj jest rower albo jest bieganie, w zależności jak tam sobie rozpiszę. Nie łączysz roweru i basenu w jednym? To zależy od dni. Zazwyczaj stawiam tak, że w jednym dniu, jeśli robię mocny akcent na rowerze, no to dokładam lekki akcent biegowy albo pływacki. I na odwrót, jeśli robię mocny biegowy, to robię wtedy lżejsze pływanie. Już pływanie różnie, ale wtedy lżejszy rower. Te dwie jednostki są takie najbardziej, że tak powiem, niszczące, jeśli łączymy je w jednym dniu. No chyba, że łączymy je celowo w formie zakładki. Czyli połączenia treningu rowerowego i biegowego bezpośrednio po sobie. Ja tak robię w swoim makrocyklu. Tak, to słyszałam. Tak, właśnie, Państwo też słyszeli. No a powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo wspomniałaś o... na pewno jest też trening, jest praca, a jakieś jedzenie? Bo ważysz ile? Przepraszam, tak pytam. Ważę teraz 48,5. To jest bardzo istotna informacja. Po tej rozmowie bym otworzyła kilo mniej. Aha, może, możliwe. Znaczy waga generalnie nie przekłada się w ogóle na poziom czy wytrzymałości, czy zdrowia przede wszystkim. U mnie w rodzinie jest często panika, Boże, jak ty wyglądasz. Ja się czuję bardzo dobrze. Najlepszym obiektywnym wskaźnikiem jest to, że poziom mocy na rowerze cały czas mi rośnie. Ja jak biegaliśmy tak w kółko dzisiaj od 6 rano, to byłem pierwszy. Znaczy, no tak, ale ja dzisiaj, ja jestem po zakładce wczoraj, więc ja się odpoczyłam. Na cyklu. Tak jest. Czujesz się dobrze? Czuję się dobrze. Ja na bieżąco się badam i obserwuję przede wszystkim. To jest taka metoda intuicyjna. Tak jak wspomniałam, ja nie idę już w taki chory układ, że coś rozpiszę i to musi być zrobione. Ta kontuzja też bardzo mnie nauczyła pokory. Biorę to pokornie i czasem sobie 3 razy w tygodniu muszę zmieniać plan, bo moja noga mówi po prostu stop, dzisiaj nie biegasz, więc muszę wszystko zmienić. Ale co do odżywiania, no to jest ogromnie ważne i tak jak mówię, ja teraz poświęciłam się temu absolutnie. Ale liczysz kalorie jakoś, tak? Nie. Nie, nie jestem absolutnie, nie odżywiam się w jakiś fanatyczny sposób. Natomiast ja praktycznie 10 lat pracowałam jako dietetyk sportowy i pewne rzeczy już mam kalkulatory po prostu. Ja widzę od razu, co ja jem. Natomiast mówię, nie odżywiam się fanatycznie, ale odżywiam się bardzo mądrze i posiłków okołotreningowych rzeczywiście pilnuję jak mantry. Bo widzę po swoim organizmie, że to, co ja zjem przed treningiem, od tego zależy efektywność samego treningu, a to, co ja zjem po treningu, będzie wpływało ogromnie na moją regenerację. I rzeczywiście robiłam sobie różne testy w postaci soków buraczanych, jakichś koktajli, odżywek proteinowych. Rzeczywiście to działa
Mój organizm mi po tym dziękuje, że potrafię naprawdę przywalić bardzo ciężkie treningi, dwa jednego dnia. Czyli po największym kalorycznym posiłku, czyli po soku z buraka, jesteś w stanie cały ten makrocykl zrobić. Dobrze, no, prawie że, tak? Prawie że. Obcięliśmy na schabowego i mizernie. Nie, naprawdę jem dużo. Teraz właśnie firma Power Meal też bardzo mi pomaga, dostarczając mi catering taki pudełkowy diety sportowej. To jest dla mnie ogromne ułatwienie, bo odpadają mi zakupy, przygotowywanie posiłków, gotowanie, więc mam więcej czasu choćby na to, żeby po treningu zrobić sobie turbodżemkę 20 minut, a nie zmywać gary. To jest rzeczywiście robi robotę potem. Dżemka? Turbodżemka, tak. O, polecam. Tak? A na czym polega turbo? Na tym, że dajesz nogi do góry i na 15, maksymalnie 20 minut, żeby nie wejść w fazę snu głębokiego, po prostu się odcinasz. Naprawdę regeneracja jest, człowiek wstaje. Ale nastawiasz sobie budzik na 15 minut? Zazwyczaj nastawiam, tak, żeby nie zasnąć, bo to mnie zetnie od razu. Ania, powiedz jeszcze, jakie masz najbliższe plany albo marzenia, takie najbardziej skryte. Albo możesz zacząć od sekretów, nie wiem, tak myślę sobie, co tam, ktoś jeszcze nie usłyszał o czymś, to teraz właśnie zobaczy i usłyszy. Masz myślę, że plany się pokrywają z marzeniami, tak? Tak jak mówię, kolejna życióweczka? Kolejne Mistrzostwo Polski. Teraz cel jest ogromny, bo będę walczyć na dystansie połówki Ironmana, czyli to już jest potężny dystans, 1900 pływania, 90 rower i półmaratonik na koniec. To jest taka klasyka wytrzymałości. Przygotowuję się do tego, ten start jest ostatnim weekendem czerwca. No i myślę, że taki medal, tak, to jest moje ogromne marzenie. W zasadzie wszystko się kręci póki co wokół tego. Plany startowe są, ze względu na kontuzję, są ustawiane dosyć, że tak powiem, spontanicznie, bo przed Mistrzostwami Polski na długim dystansie teraz w Czempiniu nie byłam w stanie określić, czy ta noga da radę, czy nie da rady na dłuższych dystansach, więc no, te plany były dosyć tak spontanicznie. Na pewno jest kilka połówek właśnie, czyli długich dystansów, między tym jakieś olimpijki, ale nastawiam się raczej teraz na starty na takich konkretnych, dużych imprezach. Ja się lubię ścigać i uważam, że jestem na poziomie, w którym mam się ścigać, bez względu na to, czy będę piąta, czy będę dziesiąta, czy będę pierwsza, ale się ścigać. Tak jest. Nie jest druga, ale zaraz się zamienimy. Ale uważam, że jeśli wchodzi się już na poziom zawodnika, to trzeba się ścigać na swoim poziomie i też myślę, że nie dawałoby mi, nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało wniośle, ale no, nie dawało mi satysfakcji ściganie się na jakichś lokalnych, takich mniejszych imprezach, gdzie z założenia mam taką przewagę, że po prostu może to tylko tam zrobić, nie? Pokazujesz, że i fizyczność, to znaczy przygotowanie fizyczne, ale też psychika jest bardzo ważna, tak? Dla osiągania sukcesów. Tak, czy... myślę, że jest ogromnie ważna w tym wszystkim. I tak jak mówię, mi po tym wypadku się dużo rzeczy przestawiło. Nie ma już jakiegoś takiego chorego nastawienia na rywalizację. Jest po prostu robienie swojego z moją złotą życiową zasadą. Czyli? Trenuj w ciszy, wyniki niech zrobią hałas. O, ale dobra. Tak, bardzo sobie to wzięłam do serca. Masz napisane to właśnie, czy nie? Czy coś innego masz napisane? Nie, tu mam napisane... Trenuj w ciszy, wyniki niech zrobią hałas, tak? Nie? No powiedzmy. Powiedzmy, coś... Tu mamy napisane... Pomyśl życzenie, łap szansę i dokonaj zmiany. O, to są przykazania Anny Halskiej. Tak. A masz czas na jeszcze spacer z psem na przykład? W tym oczywiście, tak? Wszystko jest wliczone, tak. W tym makrocyklu? W makrocyklu, tak. Jest też wliczony czas na znajomych, na jakieś relacje. Chcesz opowiedzieć o relacjach? Nie. To w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za rozmowę. My idziemy, to jest makrocykl, więc proszę Państwa, zaraz trenujemy. Nie możemy za długo siedzieć. Ja odczuwam olbrzymą potrzebę ruchu. No i Ania Halska też będzie tutaj trenować mnie i mam nadzieję, że przeżyje i zobaczymy się w następnym odcinku. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była triatlonistka z Cieszyna, Anna Halska. Ja również bardzo dziękuję.